Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama. Jesteśmy w Endorfinie Foxal na półfinałach Miss Elite International 2020. Jest ze mną wspaniała uczestniczka. Moja kochana, jesteśmy już bardzo, bardzo daleko, półfinał. Powiedz mi, spodziewałaś się, że tu będziesz? Nie, jestem kompletnie zaskoczona, ale szczęśliwa, że mogę pomóc, ponieważ jest to konkurs z ideą charytatywną i mogę nie tylko pomóc wyglądem, ale zarówno moimi działaniami, jak i charakterem. Wiem, że właśnie jesteś również obecna w social mediach. No i tak właśnie mówi mi koleżanka, że ja mam tylko 150 tysięcy obserwatorów. Takie, powiedz mi, gdzie możemy Cię zobaczyć? Przede wszystkim podczas współprac z różnymi firmami, markami, showroomami. Biorę udział w różnych eventach w Warszawie. Mam różne współprace, sesje zdjęciowe z zagranicą, Paryż, Mediolan. Ale głównie teraz skupiam się na Instagramie, gdzie cały czas staram się rozwijać. A możemy Cię zobaczyć jako? Szczerze mówiąc, ostatnio zaczęłam się zajmować YouTube'em i można mnie zobaczyć w takich produkcjach, jak na przykład teledysk Kukurydza marka Krużwila. O! Tak, wystąpiłam w jego teledysku, także cieszę się, że mogę wziąć udział w Miss Elite. Czy to ta blondynka to jesteś ty, tak? Tak, ta pierwsza blondynka z teledysku marka to jestem ja. Współpracę na YouTubie miałam również ze Stu, z Dany Ferreri, także naprawdę dzieje się i właśnie zastanawiam się, czy nie pójść bardziej oprócz modelingu też w stronę YouTube'a. No YouTube ostatnio jest bardzo popularny i rzeczywiście te krótkie filmiki nagrywane przez ludzi, to w szczególności młodzież chyba jednak zawładnęła tym światem YouTube'a i te krótkie filmiki robią ogromne wow. Powiedz mi, możemy Cię zobaczyć na YouTubie, w social mediach. Czy masz jeszcze jakiś pomysł na najbliższą przyszłość? Tak, przede wszystkim przyszłość wiąże, jak wiadomo, z internetem, ale też moim marzeniem jest bycie architektem. Także chciałabym zarówno pomagać, jak i spełniać swoje marzenia zawodowe, czyli modeling i social media. Ja trzymam za Ciebie bardzo mocno kciuki. Powiedz mi, kochana, jeszcze chciałam się dowiedzieć, no bo tak, piękna, mądra, dobre serce. Chcesz tym sercem się dzielić, tak, z potrzebującymi, chcesz wspierać potrzebujących, bo taka jest inicjatywa właśnie tego konkursu. Czy masz trochę stres, że przed wyjściem, jak wychodzisz na scenę, czy się stresujesz? Czy właśnie w tym momencie, kiedy jesteście wybierane, jest jury, jest dużo ludzi, którzy Was oceniają, jak się wtedy czujesz, powiedz? Stres zawsze jest, ale staram się zawsze 101% dać siebie, ponieważ wiem, że to, co robię, jest pomocą dla potrzebujących oraz też spełniam się zawodowo. Trzymam mocno kciuki za Ciebie. Dziękuję bardzo. Monika Laskowska i Karolina Derpieńska. Dziękujemy. Dziękuję.